Cześć, cześć, siemanko, mam wszystkim z tej strony Litwin. Zapraszam was do kolejnego odcinka ze Stardew Valley. Dzień siódmy, przepraszam, że możecie usłyszeć, że się trochę śmieję, ale przed chwilą weszła moja żona do mnie i chciała mi zrobić coś na złość. Popatrzyłem się na nią wymownie i w tym momencie dostała, nie wiem, skurczu, spazmu czy czegoś, mięśnia i prawie leżała. Więc widzicie, mam tę moc. Dobra, jutro będzie znowu słonecznie. Co tu jeszcze mamy? Może czegoś się nauczymy? Baked fish, okej. Pieczoną rybę. Uuu, i widzicie? Była dobra wróżka tamtej nocy i zobaczcie, już są rzeczy gotowe. Znaczy melony i papryczki. Okej, dostaliśmy przepis. I 350 zł od Piera za program cashbackowy. Okej, nie wiedziałem, że u Piera jest program cashbackowy. No ale dobrze, fajnie. Przywitajmy się z kurakami. Ops, 4. Jaja. Oczywiście robimy... O, przepraszam. Oczywiście robimy majonez. Co by mieć na prezenty? Nie. A, jest niedziela, słuchajcie. Tak więc będziemy mogli rozdawać... Będziemy mogli rozdawać prezenty. A musimy prezenty rozdać komu? Marni, żeby się dostać do niej do domu. Zobaczcie. Już 3 złote melony mamy. I papryczki. A ktoś chciał od nas papryczkę, nie? Już nie pamiętam kto. O, cranberry. Pięknie. Ile rzeczy mamy gotowych. Cieszę się. Ale dobra, to tak. Zostaje nam podlewanie. A podlewanie standardowo zrobimy bez, że tak powiem, waszego udziału, żeby was nie nudzić. To wracamy za chwilę. Dobra, mamy to, słuchajcie. Wszystko jest podlane. I teraz tak, jeszcze musimy jedną rzecz zrobić. O, właśnie. I teraz tak, to odkładamy tu na razie, to też, ślimaki, sprzedajemy. Ktoś chciał gorącą papryczkę, znaczy ostrą papryczkę, nie? Nie, to już niestety nikt nie chce. No trudno. Ale my teraz się przejdźmy do Marni, a później pójdziemy do sklepu. Bo najpierw musimy polepszyć nasze stosunki z Marni. A to, żeby wziąć, żeby mieć dobre stosunki z Marni, to trzeba jej dać parsnipa, ona lubi. Sprawdziłem to oczywiście. Nie złotego, o tego parsnipa jej damy. I powinno wtedy nam już, powinna ta relacja wzrosnąć aż do 2 serduszek, a wtedy będziemy mogli wejść do niej do pokoju i zabrać shorty pana burmistrza. Cześć, ja Jazz. Dałbym ci coś, ale w sumie boję się, bo ty mało rzeczy lubisz. Jest Marni? Jest Marni. Cześć Marni. Proszę. Thank you. I co? Nie ma. Jeszcze jest jeden. Jeszcze jest jedno serduszko. Niestety, a kto to jest? Czemu tu Shane jest? Ta Marni leci na 2 fronty? I burmistrz, i Shane? Damn! Twarda kobita. Dobra, idziemy do sklepu. Tak, melony to... Melony chyba zakupimy, co? Melony są... Aha, albo te... cranberries. Żurawinę. Też sporo na niej można zarobić. Ale melony potrzebujemy. W sumie. I tak za dużo pieniędzy nie mamy. O. Gdzie na wakacje? Na plażę. I proszę. Masz ten. Majonez. O, dzisiaj nie ma nikt rodzin, ale jutro ma urodziny Gaz. 6 Frost Jellies in the Frozen Depth.
Za 500 zł. Bardzo, bardzo chętnie. Tylko teraz tak, znajdźmy teraz burmistrza. Da nam 300 za ostatnią misję, ale tu nie ma burmistrza. Da nam 300 za ostatnią misję i pójdziemy, albo teraz pójdziemy, jeżeli już nie zdążymy tutaj go złapać, ludzie. No nie ma go. To kupmy tak, blueberry. Aha, cranberries to są jesienią. To są blueberries. Dobra, to weźmy 11 melonów i 6 tych. Dobra, jest ok. I teraz pójdźmy do kopalni. Jak najszybciej. Zabijemy te 6 slime'ów i wrócimy do tego, jak on ma. Dobry mistrza. Czy po drodze jeszcze coś możemy zgarnąć? O, Linus. O, Linusowi damy majonez. Cześć, Linus. Trzeba pomyśleć, co Gasowi można dać. Co Gasowi może się spodobać. Nie mam zielonego pojęcia. Albo wiecie co? O właśnie. Może przy okazji zejdziemy niżej? One nam dużo nie robią. A zobaczcie, i od razu mamy 3 slimy. Na tym etapie. Na tym poziomie, o to mi chodziło. Okej. Przejdziemy tu? Nie przejdziemy. Wow. Okej. Gotowe. 3, czyli jeszcze nam 3 brakuje. Ale najpierw musimy znaleźć zejście niżej. Dobra, podarujemy sobie. O, jest. Dobra, mamy slime'a kolejnego. Oj, dwarf scroll. Okej. O, otworzyło nam się przejście. O, drugie przejście. Ale jest. O, jest 6 slime. Świetnie. Zadanie wykonane. Czyż nie? 5:20. Wiecie co? To powiem wam, że... To jest do zrobienia. Patrzcie. Idziemy na dół? Mamy nietoperza. Kolejnego. 3 strzały na nietoperza potrzebujemy. O-o. Papryczka nam coś zrobi? 13 tylko energii. To nie mamy. Nie mamy nic, co nam tu pomoże. Ojeju. Dobra. No trudno. Co zrobić? Wracamy do... Ojej. 48 poziom niestety. Ale przynajmniej zabiliśmy to, co mieliśmy zabić. Czyli do zabrania będziemy mieli gdzieś 1000 zł od burmistrza. Cześć. Majonezik dla Robin. Proszę cię bardzo. Tylko teraz musimy znaleźć burmistrza. Burmistrza, burmistrza, burmistrza musimy znaleźć. O, Dimitrios. Yo, Dima. Wiem, że nie jesteś Dima, ale jakoś mi pasowałeś.
Dobra, jest 19:30. Jeżeli nie będzie go w barze, to będzie w domu. On do 22:00. Wiem, że ma drzwi otwarte. Ale chyba będzie w barze, tak coś czuję, wiecie? Nie. No zobaczmy, jak zmarni. Pewnie się nie poruszy. Nie, ale jest bardzo blisko już do dwóch serduszek, więc myślę, że jutro znajdziemy shorty. I co, jest burmistrz? Jest, siemanko. Okej, okay, zobaczmy. Patrzcie. 510 i 340, 850, świetnie. I zobaczmy, jak tam. Gdzie on jest? Louis? Tylko jedno serduszko? Myślałem, powiem wam, że więcej będzie. Tomasz. Mamy 859 kasy. Jeżeli Lia będzie. Nie ma Lii. Ej, a pan lubi piwo, a piwo jest drogie. Jakie poświęcenie, słuchajcie. No masz, ale zobaczcie. Trzy serduszka. Gaz, co ty możesz lubić? To za gwostka dopiero. Dobra, myślę, że możemy iść spać jeszcze. Nie, nie mamy energii, chciałem jeszcze porąbać trochę, ale... Ale nie porąbiemy. Chociaż 20 moglibyśmy, wiecie, pójść do spa. Ale w sumie już tak jest 21. Więc nie ma sensu. Będziemy potrzebowali drewna, bo chcę zrobić jeszcze jedną tą drewnianą, jak to tam, skrzynkę. Zobaczmy, ile kasy za melony dostaniemy. Level 6 farming. Hardwood fence, prasa serowa i quality sprinkler. 4000! Za co my tak dostaliśmy dużo? Za melony. Damn it. To ja lubię. No i słuchajcie, i dzisiaj jest dzień 8. Dzień 8 lata. I urodziny Gasa, urodziny restauratora naszego. Zobaczmy, weather report. Oczywiście sunny day, no jak może być inaczej. I tak. Co tutaj słychać? O, jest jakiś list. Kto to? Mama. Okej, że widziała artykuł w prasie. O naszej, naszej farmie. Cieszymy się, że mama też się cieszy, że mama się nas wspiera i cieszy się z naszych sukcesów. Dobra. Znowu mamy kolejne 4 jajeczka, które raz, dwa... Aj nie. Raz, dwa wsadzimy... O, zapomniałem wczoraj posadzić. Raz, dwa wsadzimy do maszyn. I teraz tak. Najpierw zróbmy trochę lekki porządek. To tu odłóżmy. To tu odłóżmy, to tu odłóżmy. To akurat tu. Tu. Słuchajcie, to gdzie tu? Chyba tak. A to? Aha, to też do Gantera można oddać. To te dwie rzeczy, słuchajcie, pójdziemy do Gantera, oddamy. To w sumie możemy oddać do świetlicy, to też, melona jednego też. Cóż jeszcze byśmy mogli tu zrobić? Diament. Myślę, że... Czy myślę, co dać jeszcze temu Gasowi? Zaraz sprawdzę, słuchajcie, dobra. A, i geodę weźmiemy. Frozen tier. Dobra, podlewamy. Podlewamy, widzimy się za chwilę. Zakończyliśmy nasz codzienny rytuał.
I teraz słuchajcie, tak, musimy wziąć oczywiście majonezy. A, trzeba wlać wody Henrykowi. No jak to tak? I zebraliśmy rzodkiewki. Zobaczcie, 9, jedna srebrna. Więc sprzedajmy tyle. To też sprzedamy, to też sprzedamy. To nam niepotrzebne. Dobra. I rzodkiewki zostawmy sobie jedną taką. I tak, o, tak to wygląda. Aha, i Gasowi prezent. Wciąż rozmyślałem, sprawdziłem. Diament, on kocha diament. Znaczy, to jest najlepszy prezent. Więc zaryzykujemy, znaczy zaryzykujemy. No weźmiemy go. Trafi się diament. Diament nie jest aż tak bardzo rzadki. W tej drugiej kopalni, która będzie na pustyni, o, to jeszcze pokażę wam dopiero później, będzie troszkę więcej diamentów, więc poświęcimy sobie tym razem ten kamień. Ech. A my wzięliśmy parsnipa. Halo. Nie wzięliśmy parsnipa dla tej, dla Marni. Ech. No dobra, myślę, że nawet ten mniejszy prezent jakiś, niekoniecznie parsnip, będzie wystarczający, żebyśmy już uzyskali dwa serduszka u niej. O, jest. To co? Co jej damy? Kwiatka. Thank you. I jak? Jest! Jest. No to lecimy, słuchajcie, lecimy do niej, do domu. Po bokserki. Zobaczcie. Jest. Cyk. Hehe. Znaleźliśmy szczęśliwe bokserki burmistrza. Lepiej je zwróćmy. Bo co? No tam co? Marni się gździ z burmistrzem. No co? Trzeba to powiedzieć. Trzeba to powiedzieć i tego nie ukrywać. Jeszcze oczywiście pójdziemy do Guntera. I do kogo jeszcze? No, wiecie do kogo. Do Clinta. I Stwooda. Cześć Alex. Coś bym ci dał, ale w sumie nie wiem co. Yo, Clint. Halo. Yep, I'm blacksmith. Okej. Okay. Weź mi diody dwa otwórz. Glina i... i miedź. Dobrze. Aha, ale i tak nie mamy sztabek. Moglibyśmy w sumie coś sobie ulepszyć. Na przykład siekierkę. Co wy na to? Trzeba by już powoli to robić. I dwa scrolle mamy. Jeden scroll. I drugi scroll. O, i nagroda. Lubię nagrody. No, odbierzmy oczywiście. Co to jest? Długo. Nauczyliśmy się języka tych krasnoludów, krasnali. A co ty lubiłaś? O, ty to chyba lubisz. Gasp for me. Please. You are welcome. No to co, idziemy oddać bokserki? Jesteś tu? Nie jesteś. No chodź tu, burmistrz. Nie bój się. Nie powiem wszystkim, powiem tylko nielicznym. No dzień dobry. Nie masz pojęcia, to... Aha, już zostaje tylko między nami. No dobra, no. Nie powiemy na razie. Co dostaniecie? Co dostaliśmy za to w zamian? Zobaczmy. 750 zł. No okej, okej. Powiedzmy, że kupiłeś nasze milczenie. O, dzień dobry, pani. Co my dla pani mamy? Majonez dla pani mamy. Dla Piera też damy majonez. I w ogóle kupimy coś. Kupimy coś, tylko co? Nie
nie do końca mam pomysł, czy blueberry. Aż 13 dni. Kupmy melony jeszcze. Tylko nie podlejemy tego, to już wam mówię. 40 melonów, dobra. Kupujemy 40 melonów. Nie będziemy milionerami niedługo. Teraz mieliśmy podejść do świetlicy. Chciałem zostawić te rzeczy, które wziąłem. Aha, i damy tobie majonez. Ty lubisz, nie? Tak, ty lubisz tam wszystko. Aha, do gasa koniecznie. Gaz przecież ma urodziny. Ale to zaraz. Teraz zostawmy tutaj. Tutaj czy nie tutaj? Summer crops. To. 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 I brakuje już tylko blueberry. I co my tu jeszcze mamy? O, mamy fall, zobaczcie. Cyk. Rzodkiewka chyba nie jest nigdzie potrzebna. Zobaczmy, fall, animal. Może tu? Nie, rzodkiewka nie jest chyba nigdzie potrzebna, no trudno. Teraz przejdźmy się do... no wiecie do kogo. Do gasa. Wypada mi z głowy ich... wypadają mi ich imiona. Dużo ich jest, więc chyba mam prawo się pomylić, nie? Tu jeszcze, o właśnie, tobie damy kwiatka. Hello, hello, stój. Proszę cię bardzo. Wiem, że w środę jest zamknięty sklep, ale dzisiaj jest dopiero poniedziałek, więc... O, a tobie? Ej, damy ci, a co tam? Proszę, o pan. Yo, pan. Masz. Idziemy do gasa. Masz. A birthday gift. That's very kind of you. I love it. I zobaczmy. Widzicie? Nie wiem ile było, ale są trzy serduszka. No trzech na pewno nie było. Było chyba jedno. Pięknie. O, Emily, właśnie. Ale Emily możemy dać majonez. Dobra. To cóż. Teraz jeszcze tak myślę. Pójdziemy... O, cześć. Co ci dać? Masz rzodkiewkę. Pójdziemy na plażę, ale będziemy musieli jeszcze obsadzić te 40 melonów. Się zastanawiam, jak my je będziemy podlewać. To będzie mega trudne. No będziemy musieli coś za każdym razem jeść i uzupełniać energię. O, coś mamy. Aha. Tu też tu. O, siemanko. Co ci dać? W sumie nie wiem, co ci dać. Jak ci dam pewnie jakąś rozgwiazdę, to mnie wyśmiejesz. Szkoda, że klocków Lego nie mam, no. Dobra. Tu zebraliśmy. Nie kupujemy jeszcze wędki. Bo najpierw myślę, że ulepszymy sobie... narzędzia. I pierwszym ulepszeniem, które będę chciał zrobić... to albo będzie siekiera... albo bimber. Żartuję. Albo siekiera, albo... konewka. Bo konewka nam chyba wtedy ułatwi zmniejszenie energii pobieranej przy podlewaniu wszystkiego. Tak mi się wydaje. O, kwiatek. Ten kwiat jest dobrym prezentem. Wszystkie kobiety chyba go lubią. Z tego co pamiętam. Dobra, to tak, to sprzedajmy to, co znaleźliśmy, czyli to, Rainbow Shell, w sumie, na razie zostawmy.
To. Okej. Teraz tak. To tu. To tu. Ale wiecie co mamy? My nie mamy miedzi. Mamy bardzo mało miedzi. Mamy tylko trzy runy. Rudy. Mhm. Dobra, to w takim razie to tutaj. No i jazda, co? Gdzie to zrobić? No tu musimy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. 8, 29, 30. Aha, a mamy 40. Okej. Okay. To zrobimy to tak. Oj, nie tak. Ile energii? Trzy. Koniecznie musimy coś zjeść. Co tu nam o 45? O. Nie, zjedzmy sobie tą rzadkiewę. I jeszcze bym chciał nawozu użyć. Gdzie to jest nawóz? Dwa razy sap. Sapów mamy? Mamy na razie, chociaż nie za dużo. Ale z 20 sobie zrobimy. Odłóżmy teraz sap, odłóżmy glinę. Okej. Dobra, i sadzimy. Trzy jeszcze. Raz, dwa, trzy, dobra. Aha. Troszkę nam zasłania to drzewo, więc trzeba to skosić. Skosić. Ściąć. I jedziemy. Ach. Jedziemy z podlewaniem. Czy starczy nam energii? To jest dopiero. Nie starczy nam energii. Musimy coś szamać. Rzadkiewkę. A co? No nie puste przebiegi. No słuchajcie, z takiej farmy będziemy mieli tyle kasy, że wow. Oczywiście się wszystko przyda. Kasy nigdy za wiele w tej grze. Oj. Dobra. Mamy ostatnie 5 melonów do podlania. 3, 4, 5. Okej. Teraz tak. Zostawiamy to, co tutaj jeszcze mamy. I cóż. I pora spać, i pora zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie subskrypcję, komentarz, łapkę. Będę bardzo wdzięczny i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie. Hej!